Dobry wieczór państwu. Serdecznie witam po gali Lista 500 Dziennika Rzeczpospolita w kuluarach Kongresu Impact 24 w studiu Rzeczpospolitej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Witam serdecznie mojego gościa pana Adama Manikowskiego, wiceprezesa zarządu grupy Żabka i dyrektora zarządzającego Żabka Polska. Dzień dobry, witam wszystkich. Żabka otrzymała w tym roku na Impact 24 orła Ćwierćwiecza. Proszę opowiedzieć, na czym polega ten fenomen Państwa firmy, że od 1998 roku udało Wam się stworzyć sieć ponad 10 tysięcy sklepów prowadzoną przez blisko 9 tysięcy franczyzobiorców. Jaka, jaka jest recepta na ten sukces. Tak, rzeczywiście bardzo ważna nagroda, to ożył ćwierćwiecza. My dokładnie rok temu tutaj inaugurowaliśmy obchody 25-lecia istnienia Żabki na rynku, ponieważ teraz, 26 lat temu, otworzyliśmy pierwszy sklep pod Poznaniem i co ciekawe, wtedy to był sklep taki jak wszystkie inne, niczym się nie wyróżniał, i przez te 26 lat staliśmy się, można powiedzieć, synonimem convenience na rynku. Zbudowaliśmy sieć liczącą teraz aktualnie prawie 10400 sklepów. Codziennie otwieramy trzy sklepy, rocznie ponad, ponad 1000 sklepów. I jak myślimy żabka, to myślimy o firmie, która utożsamiana jest z nowoczesnością oraz innowacyjnością. A udało nam się zbudować, Nowoczesny system e-convenience naszych sklepach. Dzięki temu, że e, doskonale czytaliśmy potrzeby naszych klientów, naszych konsumentów, ponieważ to dzięki klientom jesteśmy w stanie e, tak, dynamicznie, tak dynamicznie rosnąć. To klienci, codziennie ponad 3 miliony klientów, e, przychodzi do żabki. A sukces polega na tym, że poprzez wartość, którą tworzymy, ułatwiamy naszym klientom. Życie, a inaczej mówiąc, a to za oszczędzamy ich czas. To jest wartość, że żabka jest czymś więcej niż sklepem. Także tam nie tylko można zrobić bardzo szybko zakupy, ale też można załatwić wiele spraw w jednym miejscu. Mamy bardzo duży wachlarz e, usług i finansowych, i niefinansowych, ale do tego na przykład mamy bogatą ofertę gastronomiczną, że, czyli można w jednym miejscu skorzystać z wielu usług, można zrobić zakupy, ale także kupić sobie coś. Do jedzenia. O to jeszcze będę pana pytać później. Czym kierujecie się oprócz oczywiście takich formalnych wymagań dla franczyzobiorców przy nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorcami? No, wasza dewiza brzmi, że w zasadzie najważniejsi przede wszystkim są ludzie. I jakich przedsiębiorców wam trzeba po prostu do, do rozwijania tej sieci? Tak, najważniejsi są ludzie. My mówimy w żabce, że mamy dwa serca. Jedno bije dla franczyzobiorców, jedno bije dla klientów. Także e, jak dostał pytanie, kto jest ważniejszy franczyzobiorca, czy klientu nie ma odpowiedzi, jest tak samo ważny franczyzobiorca i tak samo ważny klient. I e, sukces Żabki jest sukcesem franczyzobiorców, a sukces franczyzobiorców jest sukcesem Żabki. Także e, bardzo dużą uwagę skupiamy na to i duże inwestycje, żeby budować nasz system franczyzowy. Po to, żeby był on jak najbardziej dostępny, ale też, żeby franczyzobiorca miał jak najwięcej narzędzi, które pozwolą mu prowadzić w sklep, można powiedzieć, nawet intuicyjny, bardzo prosty i bardzo produktywny, ponieważ dzięki mm. temu systemowi jesteśmy w stanie dotrzeć do bardzo szerokiej grupy franczyzobiorców. Także nie ma wymagań, żeby prowadzić sklep żabki, nie mamy takich wymagań, że ktoś musi mieć doświadczenie w handlu. To musi być oczywiście osoba przedsiębiorcza, która chce prowadzić swój własny biznes. No i osoba, który lubi specyfikę wynikającą w pracy z handlu, czyli klientów, ciągłą dynamikę, zmianę, ale która chce także też z naszą pomocą budować swój biznes. No właśnie, oferuje, oferują Państwo wsparcie franczyzobiorcom, również szkolenia. Na czym polega to wsparcie? E, tak, oferujemy szkolenia. Każdy franczyzobiorca przychodzi przez szczegółowo dostosowany do jego potrzeb system szkoleniowy. Także my nie mamy takiego, jak to mówią, template'u szkoleniowego. Takiego samego dla każdego z kandydatów, tylko określamy, ponieważ każdy jest inny, określamy potrzeby danego franczyzobiorcy i do niego dostosowujemy szkolenie. I taki franczyzobiorca też po szkoleniu ma ciągłe wsparcie od naszych, od naszych trenerów. Ale dodatkowo, bardzo dużo przez ostatnich kilka lat zainwestowaliśmy w rewolucję technologiczną która pozwoliła nam stworzyć narzędzia technologiczne dla franczobiorców, które wspomagają ich w codziennym prowadzeniu biznesu. A takie uh -huh. narzędzia to jest na przykład asystent żabka, który pomaga zarządzać zadaniami w sklepie. To jest system automatycznych zamówień. Franczobiorca praktycznie nie musi analizować, ile zamówi danego produktu, tylko wciska klawisz Enter i sztuczna inteligencja pomaga mu zrobić. Odpowiednią ilość zamówienia, na którą aktualnie i w przyszłości będzie, e, będzie popyt. Dajemy franczyzobiorcom bardzo rozbudowane działania, które lojalizują klientów, m.in. przez naszą aplikację czy aplikację Cyber Store, która jest evenementem i najbardziej nowoczesną aplikacją na Rynku w Polsce, jeśli chodzi o prowadzenie sklepu, która w czasie rzeczywistym pozwala franczyzobiorcy nawet z telefonu zarządzać wszystkimi aspektami sklepów. Także tych narzędzi jest bardzo dużo. My cały czas nad nimi pracujemy, usprawniamy nasz system franczyzowy mm. i to wszystko jest robione zgodnie z ideą, którą mamy w naszej firmie franczyzocentryczności. Tak jak mówiłem, bo to wspomaga te dwa serca: jedno bije dla franczyzobiorców, mm. jedno bije dla klientów. Także ta równowaga i koncentracja na tych dwóch obszarach, jeśli chodzi o. Sukces żabki jest bardzo ważny. No, te pozycje lidera na rynku convenience, modern convenience, no, zapewnia na pewno wielkość państwa, państwa sieci, ale również wielorakość tego asortymentu. Pan wspomniał, a ja obiecałam, że do tego nawiążę. Wspomniał pan, że no, nie tylko w żabce robimy zakupy, możemy na szybko coś zjeść, napić się kawy, wysłać los na loterię, czy, czy właśnie nadać paczkę. Czy państwo myślą o poszerzeniu tego asortymentu? Zradzi pan coś, czy szykujecie coś nowego? Tak, szykujemy, można powiedzieć, dużą rewolucję na rynku w Polsce, ponieważ bardzo dużo zainwestowaliśmy, inwestujemy w wyposażenie sklepów, w urządzenia, które pozwolą nam z dużym impetem wejść na rynek street foodu. Także już teraz jesteśmy największą siecią street foodu w Polsce. Mówiąc street food mam na myśli hamburgery, zapiekanki, frytki, nuggetsy, czurosy. Panini, kebaby i tak mógłbym, tak mógłbym wy, y, wymieniać długo. Czyli wszystko, co możemy wziąć na ciepło, żeby zjeść, czy idąc do szkoły, idąc do pracy, czy wracając do domu, czy nawet, y, czy nawet w sklepie. To będzie bardzo duża rewolucja, ponieważ nie ma żadnej innej sieci, która ma ponad 10 tysięcy punktów, a w tych ponad 10 tysięcy punktów ta oferta będzie dostępna, i to będzie oferta dostępna w bardzo dobrej jakości. Przy bardzo przystępnej cenie. Także my mówimy, że zdemokratyzujemy rynek street food w Polsce, i to będzie największa zmiana, jaką klienci zobaczą, e, zobaczą w tym roku. A oprócz tego. Cały czas pracujemy nad rozwojem naszego asortymentu, asortymentu spożywczego i niespożywczego, i między innymi to, co robimy lepiej niż rynek, to skupiamy się na nowościach i produktach, które można kupić wyłącznie w żabce. To też bardzo sobie cenią nasi klienci, bo wchodzą do żabki, są często zaskakiwani przez marki, przez produkty, których nie mogą nigdzie indziej kupić. No i mamy trzeci obszar, obszar usług. To jest bardzo ważna część, jeśli chodzi o model biznesowy Convenience. Chciałam zapytać jeszcze o sprawy logistyki. Jak Państwo sobie radzicie, czy to jest robione centralnie czy, czy lokalnie? Jeśli chodzi o biznes retailowy, a szczególnie biznes convenience, który wymaga dużej elastyczności, no logistyka jest tym sercem. Logistyka jest tym sercem, które pomaga nam realizować naszą misję dla naszych klientów i dla naszych francobiorców. Mamy sieć centrów logistycznych. Yy, niedawno otworzyliśmy nasze centrum logistyczne, które docelowo może obsługiwać aż nawet 5000 sklepów. Jest to najnowocześniejsze centrum zautomatyzowane e, pod Warszawą, można powiedzieć, taka perła w, kor w koronie e, logistyki, gdzie są zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania z logistycznej automatyki, tworzone specjalnie pod żabkę. Czyli to nie są rozwiązania, które gdzieś już funkcjonują, to są rozwiązania stworzone pod nasz model e, biznesowy. Ale żeby nasz łańcuch dostał, by, dostaw był jeszcze bardziej efektywny to mamy też tak zwane terminale przeładunkowe, czyli część dostaw jedzie bezpośrednio z centrów logistycznych do sklepów, ale część jedzie do terminali przeładunkowych, gdzie mniejszymi samochodami przyjeżdżają, są dostarczane na przykład do centrów nowych miast. Także w logistykę bardzo dużo inwestujemy. Ostatnio skończyliśmy tak zwany projekt paperless czyli e-podpis, jesteśmy jedyną, jedyną firmą, już nie siecią handlową, ale firmą w Polsce, jedną z nielicznych w Europie, która na taką skalę wprowadziła podpis elektroniczny, jeśli chodzi o łańcuch dostaw, co bardzo zefektywizowało i uprościło pracę naszych franczyzobiorców, ale też mówiąc o efektywizacji, pozwoliło wygospodarować zasoby, które jesteśmy w stanie reinwestować w wartość dla naszych klientów i franczyzobiorców. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, jak ta rewolucja państwa wpisuje się w taki megatrend, chodzi o zrównoważony rozwój. Tak, jest to ogromnie ważne. Wiemy też, że jest to bardzo ważne dla naszych klientów. Wiemy, że większość klientów wybiera marki, które są odpowiedzialnie społeczne. My wintegrowaliśmy całą strategię ESG do naszego modelu biznesowego. Także mamy określone cele. Mamy określone założenia, które są spójne z tym, co robimy. Długofalowo. Z tym, co robimy, z tym, co robimy na co dzień, i to jest związane nie tylko z zachęcaniem klientów do wyborów związanych ze zdrowym, zdrowym żywieniem. Na przykład tworzymy kategorię typu dobrego dla klientów, którzy chcą się zdrowo odżywiać, kupować posiłki zbilansowane, w dobrej cenie i do tego smaczne, ale także zachęcamy naszych franczyzobiorców do udziału w różnych akcjach związanych z odpowiedzialnością społeczną lokalnych. Oczywiście dużo inwestujemy w rozwiązania technologiczne, które zmniejszają emisję, które zmniejszają emisję CO2. Dziękuję panu serdecznie za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Adam Manikowski, wiceprezes zarządu grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.